Grzegorz Czerny tuż po wygranym pojedynku na MFC 17, no rywal nie postawił mocnych warunków tak naprawdę. A wie pan co, nie można nikogo lekceważyć. Wiedziałem, że mocno bije, bo musiałem przyjąć po prostu kilka jego ciosów i zobaczyć, jak mocno się napala. Wiedziałem, że muszę wyczekać. Słuchałem się narożnika, aż w końcu weszłem w swoje i zrobiłem to, co miałem zrobić. A ogólnie jesteś zadowolony z tego rywala, bo jednak to był jego debiut, a ty już masz dużo więcej tych pojedynków. Wiem, że jeżeli miałbym się z nim bić w warunkach MMA, to na pewno bym przegrał, bo ja nie jestem parterowcem. Troszkę większe mam doświadczenie w kickboxingu, ale on ma większe doświadczenie w ogóle w walkach zawodowych, bo już tam chyba z 40 pojedynków, czy 30 stoczy, różnie było. Ale widziałem jego walki, było bardzo, bardzo solidnie i ładnie. Nie, nie boi się chłopak, był bardzo... Bardzo go pozdrawiam i szacunek za dobrą walkę. Na początku rundy wykonałeś taką efektowną obrotówkę. Właśnie taki był plan, aby efektownie go skończyć? Wie pan co, no plan zawsze jest, ale to nie wiadomo, czy wejdzie. Nie wiem, bo opuszczał ręce, tak, sobie lekceważył troszeczkę i nie wiedział, przepuściłem specjalnie pierwszy lock i chciałem ten półobrót zrobić, ale się odsunął. Jakby weszło, to mógł się przewrócić. Podczas ostatniego pojedynku troszeczkę miałeś problemy z kondycją. Więcej w tych przygotowaniach poświęciłeś właśnie temu elementowi? Teraz pracowałem, bo prędzej nie słuchałem się trenerów i troszeczkę inną pracę wykonywałem. Teraz trochę Tomasza Makowskiego posłuchałem, Arka Cyruka i mojego przyjaciela Marcina Bodnara i razem wykonywaliśmy jakiś plan tlenowy i tak dalej, żeby dotlenić te mięśnie, bo jestem kawał chłopa i troszeczkę mi się to nie przekłada i było po prostu w porządku. Ja nie jestem takim dobrym akurat kopaczem, bardziej wolę ręce gdzieś uruchamiać. Jak mam po prostu jakichś wykopanych, tak jak ostatnio na ostatniej gali, to mnie po prostu kolega wypunktował. Uciekał, punktował, no ale to są szachy, także raz się wygrywa, raz przegrywa. Zależy jak się w szachy gra. Podczas ostatniego pojedynku mocny doping był ze strony twojej córki. Teraz rozumiem, że też była na hali. Proszę? Podczas ostatniego akurat. Ale nie było słychać. Nie była, bo była na trybunach, także nie było jej słychać. Okej, dziękuję. Dziękuję ślicznie. Chciałbym z tego miejsca pozdrowić właśnie moją kochaną córkę, moją dziewczynę Sylwię, Igora, Mikołaja, całą rodzinę, mamę, wszystkich, Marcina, Orzeszka, Maka, Sweterków, Górali, no wszystkich, żeby wszystkim się wszystko układało i cały czas, żeby się wygrywało. I wszystkich zawodników, oczywiście moich sponsorów, Arka, Dziurkę, Karola, wszystkich, którzy mi pomagają w sponsoringu i w przygotowaniach. Dziękuję bardzo.